Radni Wałbrzyscy przegłosowali przejęcie przez miasto nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulicy Strzegomskiej i jej kontynuacji drogi wojewódzkiej nr 379. Na ten cel z budżetu województwa Wałbrzych ma otrzymać ponad 11 milionów złotych, jeśli zgodzą się na to radni sejmiku. Prace mogłyby ruszyć jeszcze w tym roku. Remont ulicy Strzegomskiej i drogi nr 379 miał być wykonany przez Dolnośląską Służbę Dróg, Kolei i Autostrad, ale ze względu na przedłużające się prace projektowe władze Wałbrzycha zadecydowały o przejęciu od województwa nadzoru nad wykonaniem tej inwestycji. Na sesji Rady Miasta radni przegłosowali zarówno przejęcie nadzoru, jak i przyjęcie od województwa pomocy finansowej na ten cel. Remont ulicy Strzegomskiej oraz pozostałego odcinka drogi nr 372 był przygotowany przez Urząd Marszałkowski od 2 lat i przedłużająca się procedura doprowadziła do tego, że pan prezydent zawarł ustne porozumienie z marszałkiem na razie o tym, że przejmiemy te całe zadanie inwestycyjne i to my w ramach zastępstwa inwestycyjnego na terenie gminy Warmii, czyli od Ronda przez Stary Nowy Julianów do Kozic będziemy to robili, a przejmiemy pomoc finansową na sfinansowanie tego zadania już jako zadania własnego na terenie gminy na terenie naszej gminy, czyli od Kozic do skrzyżowania Nowoludzka-Strzegomska 11 listopada. Jak mówił dyrektor, dokumentacja jest już ukończona i obecnie trwają rozmowy między DSDiK, Urzędem Marszałkowskim i firmą, która nie ukończyła projektu. Dokumentacja będzie mniej czy bardziej zaawansowana. Przystąpimy do tego zadania albo w ramach procedury za projektem wybuduj, albo oddzielnie projekt dokończymy i oddzielnie ogłosimy przetarg na wykonanie oczywiście całego tego odcinka od Ronda do skrzyżowania. Tu w międzyczasie pan marszałek zobowiązał się, że kwota około 11 milionów tysięcy złotych zostanie przekazana na te zadania. W międzyczasie tam są jakieś informacje, że to różnie wygląda. Niemniej w porozumieniu jest taki zapis, czy w projekcie porozumienia, które zostało już uzgodnione, jest taki zapis mówiący o tym, że w przypadku uwolnienia wykonawcy i już proces przetargu ustalenia kwoty, tej kwoty rzeczywistej, za jaką będzie wykonana ta inwestycja, w przypadku gdy będzie to kwota wyższa, zarząd województwa dopłaci tą kwotę, a w przypadku gdyby udało się wyłonić wykonawcę za niższą kwotę, będziemy musieli zwrócić. Podczas sesji radni zgłosili rozbieżność w dokumentach pomiędzy sumą, nad jaką głosowała Rada Miasta w Wałbrzychu, a sumą, nad jaką głosować ma sejmik województwa dolnośląskiego. Według jego uchwały pomoc finansowa miała wynosić tylko 11 milionów 150 tysięcy złotych. To są kwoty szacunkowe i ja tą kwotę uzyskałem od generalnego, od dyrektora DSDiK w projekcie porozumienia. Natomiast trudno powiedzieć, jeszcze raz powtarzam, być może w tej kwocie również jest kwota dokumentacji, to co przyjmuje Urząd Marszałkowski, ponieważ my nie chcemy, żebyśmy płacili za tą dokumentację, chcemy przejąć dokumentację na etapie takim, jaka jest i nie chcemy się rozliczać. Ostateczna suma, jak mówił dyrektor, ma zostać ustalona po przeprowadzeniu przetargu, a sumę 11 750 000 zł podali autorzy poprzedniego niedokończonego projektu. My fizycznie dostaniemy jako darowiznę dokumentację, myślę, że w oddzielnym postępowaniu. Natomiast ja nie chcę rozliczać się z dokumentacji, która jest niezakończona w sensie finansowym. Ja ją chcę otrzymać fizycznie, a nie płacić za nią. Jednak jak mówił na konferencji prasowej SLD Marek Dyduch, przewodniczący klubu radnych SLD w sejmiku dolnośląskim, może się okazać, że uzyskanie dotacji nie będzie takie proste. Województwo, jeżeli przyznaje jakieś środki nawet na drogę własną, w miejscowościach poszczególnych, w miastach czy gminach,
No, komponuję tak te środki, że około 50%, 30-50% jest wkładu własnego tych gmin. Albo robią pobocza, albo robią chodniki, albo dokładają się do remontu. W tym przypadku jest to 100% środków, które zostały przyznane na całość, na remont ulicy Szczegomskiej. I tu był oczywiście taki element i pytanie od wielu innych radnych z różnych innych miejscowości. Dlaczego Wałbrzych ma te 100%, a inne gminy nie mają? Jak mówił Marek Dyduch, komisja sejmiku odrzuciła projekt uchwały i zarząd województwa miał wprowadzić autopoprawkę, ale radny wyraził nadzieję, że mimo tego przy poparciu wszystkich klubów reprezentujących Wałbrzych w sejmiku uda się przegłosować pomoc na przebudowę ulicy Strzegomskiej. Radni pytali też o to, jaką formę będzie miał remont i czy trzeba będzie spodziewać się zamknięcia drogi lub ruchu wahadłowego. Jak odpowiadał Bogusław Rogiński, założenie Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta jest takie, żeby przy pierwszym etapie remontu od Łącznika do Nowego Julianowa samochody zostały skierowane na objazd ulicą Orkana, ale dla kolejnego odcinka do Kozic i dalej do skrzyżowania objazdu nie da się już wytyczyć tak łatwo i wtedy prawdopodobnie będzie wprowadzony ruch wahadłowy. Jednak ostateczna wersja ma zostać ustalona dopiero podczas sporządzania projektu organizacji ruchu zastępczego.